My, na południu Polski, mamy szczęście żyć u źródła. U stóp źródła siły, która od milionów lat kształtuje krajobraz, żywi, a właściwie jest życiem. Bo woda to życie. Najpierw była rzeka, potem przyszli ludzie, rzekę szanowali, a nawet czcili. A długo, długo potem pojawiła się gospodarka wodna. Koalicja Ratujmy Rzeki, której Klub Gaja jest częścią, napisała list do premiera Donalda Tuska, ale także do marszałka Sejmu pana Hołowni, żeby wreszcie po tych latach, które Prawo i Sprawiedliwość na polskich rzekach robiło, żeby po tych latach nasze rzeki wróciły do Ministerstwa Środowiska, bo rzeki są teraz w Ministerstwie Infrastruktury. To by oznaczało, że nasze rzeki nie mają zbyt wiele wspólnego ze środowiskiem. Ups! Ale są przygotowywane do tego, żeby być na przykład drogami wodnymi. Koalicja Ratujmy Rzeki wyraźnie wskazuje na to i mówią o tym dokumenty i prawo europejskie, że powinniśmy te rzeki zwracać ku naturze. Nam woda w czasie dramatu klimatycznego jest niezbędna. Każda regulacja rzeki, prostowanie rzeki powoduje, że tej wody będzie mniej, ona będzie szybciej odpływała. Nie chcę wchodzić tu w szczegóły, ale nam, obywatelom i obywatelkom w Polsce, potrzebne są rzeki, które będą co najmniej zbliżone do naturalnych i będą czyste, będą zwrócone obywatelom i zwrócone przyrodzie. Natomiast tu po zmianie rządów nic się nie zmienia. Rzeki pozostają w infrastrukturze, co naszym zdaniem jest ogromnym niebezpieczeństwem dla przyszłości rzek w Polsce, ale też zasobów wodnych w ogóle. Coś cenniejszego niż woda. Na pewno możemy żyć bez modnych ubrań. Bez rowerów, bez telefonów. Możemy żyć bez wygodnych tapczanów, nawet bez sprawnej organizacji i administracji. I bez dobrego humoru również możemy żyć. Ale nie możemy żyć bez wody. Myślę, że ktoś by mógł zadać takie podstawowe pytanie, o co tym ekologom z tymi rzekami chodzi. Rzeki są niezwykle ważne dla ekosystemu i są naczyniami połączonymi. Rzeki są po pierwsze bardzo istotnymi korytarzami ekologicznymi. Są takie miejsca na świecie, że wielkim błogosławieństwem jest, że rzeka w ogóle płynie. Ale generalnie, żeby rzeka spełniała swoje funkcje, musi być czysta. W skali powagi spraw ta sprawa jest poważna, najpoważniejsza. Zupełnie nie chodzi o to, abyśmy mieli gdzie w weekend pójść nad rzeczkę, chociaż o to też. Jeżeli katastrofa na Odrze nie dała nam do myślenia, to jak to mówią, biada. Co to
oznacza korytarz ekologiczny. W dobie kryzysu klimatycznego bardzo rzadko mówimy o kryzysie zaniku bioróżnorodności. Czyli te wszystkie organizmy, od których jesteśmy zależne, one muszą migrować. Rzeki są ostatnimi takimi właśnie korytarzami, gdzie różne organizmy, duże, takie jak nawet i drapieżniki, ale i małe, mogą wędrować. No, nie wspomnę już o rybach. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że rzeki są także uzależnione od lasów. Mieszkamy w górach. Te wszystkie źródliska, które spływają potem do centralnej Polski i do Morza Bałtyckiego, bardzo często zaczynają swój bieg tutaj, więc myśląc o rzekach, musimy mówić o lasach, musimy mówić o terenach zalewowych, o bagnach. Co w Polsce się zmieniło przez te lata, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej? No może już nie mamy takiej kolorowej białki, jak mieliśmy w latach 70., natomiast nasze rzeki nadal nie są rzekami czystymi. To jest bardzo, bardzo istotne, że rzeki powinny być czyste, bo są bardzo ważnym rezerwuarem wody pitnej, nie tylko dla nas, ale także dla zwierząt. Co jeszcze ważnego z rzekami? No ja jestem wielbicielem rzek, więc lubię w nich pływać. Rzeki są bardzo istotne dla polskiej turystyki, dla naszego odpoczynku. Bardzo często mamy rzeki w naszych miastach. Nie musimy gdzieś wyjeżdżać daleko. Możemy odpoczywać nad rzekami. Bardzo dużo się teraz mówi o rzekach, a jest to spowodowane katastrofą na Odrze. No i muszę Państwu powiedzieć ze zdumieniem, że pomimo wyroku sądu nadal ta Odra jest regulowana i nie znaleziono do teraz tych, którzy spowodowali tą katastrofę. To jest dla nas, na przykład dla Koalicji Ratujmy Rzeki, oburzające. Podsumowując, polskie rzeki potrzebne są ludziom, zwierzętom, gospodarce, przyrodzie. Musimy o nie dbać. Nie możemy ich niszczyć, betonować. Musimy myśleć o przyszłych pokoleniach. Nie zatraćmy instynktów. Nie dajmy zrobić z naszych rzek towaru. Nie pozwólmy zamknąć ich w rury. Niech nie staną się tylko drogami wodnymi. Nie dajmy się okraść w imię wyższego PKB, niższych składek i lepszego dostępu do czegoś tam. A to, że walka trwa od lat, niech świadczy ten ponad 20-letni materiał zrealizowany w telewizji Bielsko. Klub Gaja, który od wielu lat prowadzi kampanię Teraz Wisła, zdecydowanie przeciwstawia się takiemu rozwiązaniu problemu stopnia wodnego we Włocławku, aby budować kolejną tamę, która wymusi budowę kolejnych tam, ale na za wiele lat. Tym bardziej, że około 20% na budowę tej tamy inwestor chce z budżetu państwa. Resztę mają dać prywatne firmy, podobno Bank Światowy i Unia Europejska, a w tym momencie już są wypowiedzi i z Banku Światowego, i z Unii Europejskiej, że pieniądze na stopień wodny w Nieszawie nie będą, natomiast mogą być, to jest bardzo istotne, na proekologiczne rozwiązanie tego problemu. Problem pozornie odległy, z Bielska do Wisły, czy do Nieszawy, czy do Włocławka daleko. Z drugiej strony, już w szkole podstawowej uczono nas, że Wisła to nasza rzeka. W tym magazynie Ekolupa zostajemy przy rzekach. Rzeki, zanim staną się źródłem wody, zanim staną się źródłem rozrywki, zanim staną się, a jakże, drogami wodnymi, zanim zaczną rzeźbić znany nam krajobraz, rodzą się głęboko pod ziemią. Tutaj ujęcia z jednej z naszych wypraw do tatrzańskiej jaskini. Jaskinia Kasprowa Niżna. Zostawiłem się do 1956 roku.
Czyli w sumie ile tu można płynąć w tej jaskini? Warszawa ma ponad 300 metrów. Potem jeszcze są ze dwa, tak? Ci no, chłopaki płynęli 5 godzin tam i z powrotem. Cała akcja. Tutaj wizyta w potężnych słoweńskich jaskiniach. Tamte podziemne rzeki oglądaliśmy w towarzystwie naszego słoweńskiego przewodnika Primorza. Tyle już razy Primorz oprowadzał naszych speleologów po słoweńskich jaskiniach. Tym razem bielszczanie zaprosili go do jaskini Miecharskiej w Beskidzie Śląskim. Not fungi, but pleasant. Pleasant. Yeah. Listen, and I was afraid it is dangerous to inhabit. Jaskinię Miecharską odwiedziliśmy pierwszy raz kilkanaście lat temu. Tutaj odświeżony i o podniesionej jakości materiał z tej wizyty. Wisła Malinka. W tym rejonie bogatym odsłonięte skały przed kilku laty Bartłomiej Juroszek i Grzegorz Szalbot odkryli jeden z najciekawszych w Karpatach obiektów jaskiniowych. Będziemy mieli rzadką okazję zwiedzenia jaskini Miecharskiej. Znajdujemy się na górze Malinów. Jest to południowy stok Malinowa na terenie jednej z największych jaskiń w Beskidach. Jest to druga pod względem wielkości jaskinia i najgłębsza w polskich Karpatach Krzyżowych jaskinia Miecharska. Trwa sympozjum speleologiczne. Do Wisły zjechali naukowcy i miłośnicy naturalnych podziemi. Idziemy korytarzami w kierunku największej sali Beskidach. To jest 30-metrowa galeria z końcu ze salą, która się nazywa Valhalla. Tutaj płynie podziemny potok, w którym są żyjątka, które przetrwały tutaj od epoki lodowacenia. Jaskinia Miecharska jest zamknięta. Teren wokół należy do nadleśnictwa. Trwają starania o uzyskanie dla jaskini statusu pomnika przyrody. Jaskinia długości 1830 metrów, głębokości 56,3 metra. Na co dzień zamknięta, ponieważ stanowisko dokumentacyjne uchwałą burmistrza i Rady Miasta jest obiektem chronionym. My jako stowarzyszenie opiekujemy się obiektem po to, żeby ochronić środowisko naturalne, które wewnątrz się znajduje. Tam do góry? Nie, tam. Brawo! Brawo, idziemy. Do stanowiska zbliża się pierwsza grupa uczestników sympozjum, którego głównym organizatorem jest sekcja speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników. Jest to wielu pasjonatów związanych profesjonalnie z geologią czy z dziedzinami nauk geograficznych, jak również amatorów bardzo intensywnie zaangażowanych
w problematykę. Właśnie większość kolegów nie zajmujących się naukowo jaskiniami dokonuje najcenniejszych odkryć, jak właśnie tej jaskini, na której stoimy, unikalnej jaskini w Karpatach, która rozwinęła się w obrębie strefy poślizgu osuwiska. Jest to jedna z dwóch dotychczas odkrytych jaskiń rozwinięta wskutek procesu tak zwanej makrodylatancji szczelinowej, rozwierania komór, pustek skalnych wzdłuż szczelin w trakcie przemieszczeń grawitacyjnych na kontakcie pomiędzy masywem a osuwiskiem. Z Państwa, która będzie wchodziła do jaskini, na to tutaj się rozstaniemy, natomiast pozostali z Państwa, to proszę poczekać na mnie, zejdę z drugą grupą i będziemy... Inna pytania tego fizyce wiedz, właśnie jak ta strefa poślizgu, osuwiska, tak potem dalsi po prostu te minoritni struktury, które są z tym spojene. No ale zarąbiste jest ta jaskinia. W Miecharskiej mieszka wiele gatunków nietoperzy, również zagrożonych. W potoku przepływającym przez jaskinię zamieszkuje endemiczny studniczek tatrzański. No widzę go, widzę. To jest około do centymetra, one maksymalnie mają. Prawdopodobnie jakieś ostatnie 10 do 12 tysięcy lat przebywa w tych wodach. Jest tu jeszcze larwa chruścika, której nie zobaczymy, bo to jest... A te urządzenia tutaj są po co? Takie tutaj ten akurat miał na zadanie na temperaturę wody, ale wtedy się zepsuł, zalało go. Pokazuje coś tam. Teraz taki rejestratory tam elektroniczne, które cały czas, przez cały rok monitorują temperaturę i wilgotność tutaj. Mamy rozłożone po całej jaskini. Jeden z mieszkańców jaskini miecharskiej, Nocek Wąsatek, jeszcze nie w hibernacji, teraz schronienia przejściowe, tylko na noc wylatuje na zewnątrz. Nocek Wąsatek to jest jakiś częsty rodzaj? Jeden z najczęstszych występujących w naszym rejonie. Odkrywamy jaskinie, ale nie wiemy, jak one naprawdę tak powstały, więc takie sympozjum jakby pomaga w zrozumieniu tych procesów, które zachodziły w górach, a procesy te z reguły odbywały się przed tysiącami lat, nie teraz, to są wszystko stare osuwiska. Krajobraz taki sam od milionów lat. Dzisiaj, kiedy cywilizacja sięga coraz wyżej, można zapytać, czy takim pozostanie.